Cześć, witam w kolejnej basowej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się tematyką grania pierwszych, ale to zupełnie pierwszych solówek w oparciu o konkretną gamę, o gamę durową. Gamę durową poznaliście już w którejś z poprzednich lekcji, natomiast dziś spróbujemy rozwinąć to o pierwsze, jeszcze nieśmiałe, ale jednak bardzo istotne kroki w dziedzinie grania własnych partii solowych. Dla przypomnienia zagram wcześniej poznaną przez Was gamę C-dur, ale przypomnienia nigdy nie zaszkodzi. Uwaga dla posiadaczy basów pięciostrunowych, zagram ją również w dół, zahaczając o najniżej brzmiącą strunę H. I z powrotem. Thank you.